No trochę, to nie chcę się przedatać. Czyli bym ja chciała czekać. Już? To jest dobry wieczór. Miło mi powitać Was na spotkaniu z Kasią, czyli Karen Hanner. Ja nazywam się Weronika, bardzo prowadzę bloga Książkowa Pasja i mam przyjemność poprowadzić dla Was to spotkanie. Może zacznijmy krótko od tego, o czym jest sama książka, czyli Zapomnij o mnie, sierpniowa premiera. O czym jest ta książka? Nie czytaj. Nie, nie będę czytać, ale ja tak sobie lubię, wiesz, do ręki i żeby sobie popatrzeć. To jest moja pierwsza książka New Adult z tego gatunku. Nie przeczytaj pytań. No ale muszę to powiedzieć. I o czym jest ta książka? To jest historia chłopaka, nie jakiegoś bardzo młodego, bo nasz bohater, który ma na imię Marshall, ma 28 lat i jest takim bardzo życiowo poturbowanym człowiekiem. Ma dramatyczną przeszłość, która cały czas się za nim ciągnie i on w momencie, kiedy książka się zaczyna, on przeprowadza się do Nowego Jorku, chce się odciąć od tej swojej przeszłości, przeprowadza się ze swojego rodzinnego miasta Dallas do Nowego Jorku, bo chce zacząć wszystko od nowa. I wszystko fajnie, udaje mu się znaleźć pracę, mieszkanie, gdyby nie to, że okazuje się, że jedną ze współlokatorek, z którymi on mieszka, jest pewna dziewczyna, która ma na imię Sara. No i Sara też ma różne problemy, jak to każdy z nas, ale Sara jest taką postacią bardzo specyficzną. No i zaczyna między nimi się pojawiać jakieś uczucie, z którym oni sobie po prostu nie radzą. No i to jest, co tutaj się dzieje, to jest opisane, tak, cała ta ich znajomość. Nie będę spoilerować, co tam się dalej dzieje, ale pojawiają się nowi bohaterowie, są różne wątki i wbrew pozorom tak naprawdę to nie jest książka typowa o miłości, ale to o tym będziemy jeszcze za chwilkę pewnie rozmawiać. Skoro już wyprzedziłaś moje stwierdzenie, jest to twój pierwszy tytuł New Adult. I czy mogłabyś mi powiedzieć, czy było ci ciężko jakby przerzucić się ze swojej dotychczasowej tematyki na właśnie tą, bo jest to dla ciebie coś nowego? Czyli ciężko mi nie było, było to dla mnie przyjemne, bo chciałam się troszkę też oderwać od takich typowych romansów erotycznych. Nie to, że mi się to przejadło i w ogóle, ale chciałam się też w pewnym stopniu spróbować z nowym gatunkiem, spróbować napisać coś, co dla moich czytelniczek będzie równie atrakcyjne, a żeby nie było aż tyle tych dosadnych takich scen, erotyki i takich dużo wulgarności. I po prostu chciałam się spróbować i dla mnie to była ogromna przyjemność pisać tę książkę, bo to było po prostu dla mnie nowe, fajne doświadczenie. No nie, Adult jest teraz popularnym gatunkiem. Tak, dokładnie. Dużo osób właśnie czytuje ten gatunek. To powiedz mi, czym jest New Adult według Karen Hanner? Czym się specyfikuje? Dobra, zapomnijmy o tym słowie, charakteryzuje. Okej. Okay. I jakie są jakieś takie elementy, które możesz powiedzieć, że według ciebie to charakteryzuje New Adult? Moim zdaniem New Adult jest teraz, to jest bardzo szeroko pojęty gatunek, bo tak naprawdę teraz, tak jak jest tyle książek z tego teoretycznie gatunku, to można podciągnąć pod to typowo młodzieżowe, bardzo lekkie książki. Nawet o nastolatkach, no wtedy to jest bardziej young adult, ale no to jest jednak, podchodzi pod to. A nawet z drugiej strony erotyki, naprawdę, bo z tego co się zorientowałam, ja lubię ten gatunek, czytam i polskie autorki, i zagraniczne, no to zwłaszcza zagraniczne potrafią w takiej książce naprawdę zawrzeć dużo takich wątków erotycznych, sceny są naprawdę dosadnie opisane, ale mimo to i tak ta książka jest podciągnięta pod gatunek New Adult, więc on jest na pewno bardzo szeroki. I dla mnie to też jest bardzo duże spektrum działania, bo ja sobie mogę napisać tak naprawdę wszystko i teraz stwierdzi, że to jest New Adult. Ale nie, chciałam się sprawdzić, tutaj akurat nie ma aż tyle tych scen, tak jak w poprzednich moich książkach. I moim zdaniem ten gatunek charakteryzuje się tym, że na pewno bohaterowie, albo ten główny chociaż bohater, musi mieć jakąś dramatyczną przeszłość. Że to się, właśnie tak jak mamy w tym przypadku Marshalla. To jest taka podstawa, bo musi się to wszystko od czegoś zacząć. No i najczęściej bohaterowie są młodzi. Tutaj Marshall ma 28 lat, więc to jest powiedzmy już taki mniej więcej dojrzały facet, ale bohaterowie, na przykład Sara, bohaterka jest młodsza od niego, ona tam chyba około 21, więc to jest młoda dziewczyna, która tak naprawdę dopiero wkracza w to życie. No i charakteryzuje się tym na pewno, że dużo się dzieje, jest bardzo dużo emocji. Mi się to tak kojarzy. Te książki wywołują we mnie bardzo dużo emocji. Chciałam właśnie w tej mojej pierwszej New Adult przekazać
takie emocje moim czytelniczkom. I czytelnikom! Bo zawsze podkreślasz, że nie zwracam się do facetów. Tak. No. Marshall jest nie tylko naszym głównym bohaterem, ale również narratorem. Tak. Ponieważ praktycznie oprócz jednego rozdziału całą książkę mamy z jego perspektywy. Czy ciężko ci było jakby wejść w męskie buty i opisać całą historię z jego perspektywy? Nie, bo ja ogólnie już wcześniej się zorientowałam, że bardzo lubię pisać jako męski bohater. Mhm. I tak naprawdę już w poprzednich moich książkach. Ale było to. Tak, to były tylko rozdziały. Tutaj jest praktycznie no, 95% całej książki, ale bardzo mi się to podoba. I to nie jest pierwsza książka na pewno, którą tak piszę, że z męskiej. No na pewno. Nie pierwsza, ale nie ostatnia, o tak. I na pewno jeszcze coś takiego powstanie. Bardzo dobrze mi się to pisało. Z tego co wiem, to czytelniczki twierdzą, że faktycznie fajnie się to czyta. Może niektóre mówią, że że Marshall jest dużym myślicielem, bo faktycznie takie głosy były. Nie tylko tutaj miałam takie głosy od wydawnictwa, ale też właśnie od czytelniczek, że faktycznie może trochę za dużo analizuję, ale tak sobie go wykreowałam jako bohatera i tyle. Tak, dokładnie. Taki on mi się podoba. No jako okładkowa sroka nie mogę nie wspomnieć o okładce. Jest nie tylko piękna, ale moim zdaniem ma też chyba pewne odniesienie do fabuły. Czy też tak to postrzegasz? Zdecydowanie. I jaki miałaś wkład w tworzenie tej okładki? Chciałbym tak, okładka dla mnie to jest po prostu mistrzostwo świata. Ja się w niej zakochałam, to był pierwszy projekt, który dostałam i absolutnie nic tu nie było zmienione. Takie zdjęcie dostałam i takie zdjęcie zostało wydrukowane na okładce. Że tak powiem, geneza tej okładki jest taka, że najpierw przez długie, długie miesiące przerzucałam banki zdjęć w poszukiwaniu zdjęcia, tak jak do każdej okładki, tylko czasami jest tak, że coś znajdziemy od razu, a tutaj naprawdę przekopywałam te banki, mnóstwo Agacie właśnie podsyłałam różne zdjęcia, różne wersje, połączyć dwa zdjęcia, jedno, kobietę i faceta, no mnóstwo rzeczy. I to zdjęcie w pierwotnej wersji, ono jest całe ciemne, tak jak tutaj jest ta strona i nie ma tego jasnego tutaj. Ale zobaczyłam to zdjęcie, wysłałam do Agaty i ona napisała, Kasia, to jest to, to będzie super. I ja wiedziałam z góry, że grafik wydawnictwa kobiecego to jest magik. Więc nie miałam najmniejszych obaw, co oni tutaj wymyślą. I jak dostałam tą okładkę, to było po prostu, mówię, to jest to, to będzie szaleństwo. Więc akurat tutaj mi się udało, bo poszukiwanie zdjęcia trwało długo, ale projekt był tylko jeden, bo od razu zaskoczyło to konkretnie. I tak jak tutaj pytałaś o te takie przesłanie, zdecydowanie, bo no każdy musi przeczytać i ja nie będę tutaj spoilerować, ale na pewno bardzo dużo słyszałam już opinii i głosów, że książka jest bardzo okładka jest bardzo symboliczna, że symbolizuje właśnie to, co się w tej książce dzieje i mam nadzieję, że większość czytelników tak to odbierze. Tutaj jeszcze nie wszyscy przeczytali, więc dlatego nie chcę spoilerować. Ale mam nadzieję, że jak przeczytasz, to mi powiesz na ten temat, czy faktycznie tak jest. Powiem ci, że mi w bardzo dużym stopniu to od razu przywodzi na myśl Avengers, nie wiem, czy oglądałam. No oczywiście, a czemu Avengers? A no faktycznie, no, może trochę. Ostatnią część, ale to z wiadomych względów. Nie mów mi o ostatniej części, bo jestem zła, oglądałam i jestem wściekła. Ale to jeszcze mi się kojarzy. Właśnie ta prawa część okładki. Tak, no. Nie, tak. Ogólnie okładka jest moja ulubiona do tej pory z moich książek. Nie wiem, czy to się przebije, to będzie ciężkie, ale wszystko przede mną, dokładnie, że tak. To musimy wspomnieć, że to twoja pierwsza książka napisana i wydana w współpracy z wydawnictwem kobiecym, czego ci gratuluję, bo to jest wspaniała współpraca. Dziękuję bardzo, to było moje marzenie, więc... I jako twoja czytelniczka pytam, czy masz jakieś plany związane z tym wydawnictwem, czy można coś zdradzić? No mam plany i to już takie konkretne, z tego co wiem, to... Dzisiaj zostały do mnie wysłane umowy na kolejne 4 książki, więc te plany są konkretne. Nie będę jeszcze zdradzać dokładnie, co to będzie, ale mamy plan dalszej współpracy, bo współpraca układa się rewelacyjnie. Dziewczyny są świetne, grafik jest super. Chłopaki z taniej książki wymiatają, więc tutaj nie ma żadnych tak naprawdę przeciwności, żeby nie współpracować, bo oni chcą wydawać, ja chcę u niej wydawać, więc ta jest współpraca jak do tej pory idealna, naprawdę. No to tylko pogratulować. Dziękuję bardzo. Zapomnij o mnie, to jak każda twoja książka, prawdziwy rollercoaster, jest naszpikowana emocjami, zaskakuje nas na każdym kroku. Powiedz mi, czy dla ciebie jej pisanie było pełne emocji,
Czy było bolesne, czy wzruszałaś się? Bolesne nie, ale wzruszałam się bardzo. I jak zbliżałam się do napisania zakończenia, bo pierwsze dwie sceny, jakie wymyśliłam, to pierwsza scena to było poznanie się głównych bohaterów i zakończenie książki. Ja od samego początku wiedziałam, jak to się zakończy i mimo tego, że walczyłam wewnętrznie z sobą, czy coś nie zmienić, bo u mnie to się strasznie wszystko zmienia w trakcie, to wiedziałam, że ta historia musi się tak konkretnie skończyć i no nie ma możliwości, żeby skończyła się inaczej. I przeżywałam ogromnie, bardzo przeżywałam, zwłaszcza tą końcówkę i takie niektóre bardziej momenty, które i bohaterowie bardziej przeżywają, w których są łzy, w których jest smutek. I zdarzyło mi się oczywiście rozpłakać, więc no, te emocje chciałam, żeby odczuły moje czytelniczki, no i mam nadzieję, że tak jest, że się udało. Moim zdaniem się udało. I skoro mówimy o tym bolesnym zakończeniu, nie zdradzając oczywiście szczegółów, wydaje mi komu, to się nasuwa takie pytanie po skończeniu książki, czy będzie kontynuacja, bo kiedyś, jak rozmawiałyśmy, to napomknęłaś, że rozważasz, czy nie zrobić z tego jeszcze, nie wypisać drugiej części i wprowadzić różnych przekrętów, że tak to nazwę. I się opowiadałam ci o tym, ja to nie pamiętam. Tak, w lutym chyba jeszcze. Mhm. I tak się zastanawiam, czy będzie, są jakieś szanse, czy jednak zostajesz przy tym, że jest to skończona historia? Nie, zostaję przy tym, że to jest jednotomówka, ale nie ze względu na to, że nie miałabym pomysłu na kontynuację, tylko ze względu na to, że mam tyle innych zobowiązań. I różnych właśnie terminów do jestem zobowiązana tak, żeby oddać inne książki w terminie, że nie będę sobie już komplikować, tak jak ja to po prostu potrafię najlepiej. I to będzie jednotomówka, tutaj zakończenie jest zamknięte. Czytelnik sam sobie może dopowiedzieć ewentualnie, co wydarzyło się dalej i tyle. Nie jak będę. W kilku słowach zamknęłabyś Zapomnij o mnie albo jego bohaterów? Jakbym określiła? Tak. Wiesz co, tutaj na okładce są takie cztery słowa. Twoje, czy? Razem to ustalałyśmy, więc mi się wydaje, że to są też i moje. Sedno. Zdecydowanie. Ekscytująca, seksowna, dramatyczna, nieprzewidywalna. I moim zdaniem one pasują idealnie, ale według czytelniczek i tych opinii, które do tej pory czytałam i dziewczyny mi opowiadały, to pasują idealnie. No, jest ekscytująca, bo się dużo dzieje. Jest seksowna, bo jest motyw romansu. I to tak naprawdę bohater nie darzy uczuciem tylko jednej dziewczyny, bo tam pojawia się jeszcze jedna bohaterka. Dokładnie, to też jest mylne, ale jest jeszcze jedna bohaterka. Dramatyczna, no bo jest dramatyczna przeszłość, która wpływa na to, co się dzieje w teraźniejszości i to no, nie ułatwia bohaterom. No i nieprzewidywalna, bo jak do tej pory nie przeczytałam jeszcze żadnej opinii, która by, w której ktoś by napisał, że spodziewał się takiego zakończenia. Wszyscy są zaskoczeni. No, ja sama się nie spodziewałam. Nie żartuję, to tak jak mówię, to było pierwsze, co wymyśliłam, to zakończenie i pomyślałam, o mój Boże, co ja w ogóle wymyśliłam, Kaśka. Mówię, znowu cię zabiją te dziewczyny twoje. Ale wiedziałam, no ta historia musi się tak skończyć. Wydaje mi się, że gdyby się skończyła inaczej, to ta książka nie miałaby takiego przesłania, które moim zdaniem ma, ale to każdy musi sobie sam, że tak powiem, to przemyśleć. Wspomniałaś, ja nie chciałam wspominać, żeby tak nie zdradzać, czy nawet nie rzucać jakichś wspominek, że pojawia się druga bohaterka, ale czy podczas pisania albo podczas redakcji też musisz przeczytać, jak poprawiasz książkę, to czytasz też swoją książkę. Mhm. Czy jakoś byłaś bardziej pozytywnie nastawiona do jednej z bohaterek, którąś jakby bardziej polubiłaś, czy byłaś nastawiona do w równym stopniu pozytywnie? Ciężko być nastawionym pozytywnie do jednej z bohaterek. No tak. Większość osób, które już czytały, nie lubi Sary, czyli głównej bohaterki, ale no nie będę zdradzać dlaczego i w ogóle. Ale ja, może dlatego, że ja po części wiem, co w tej głowie tej Sarze się działo, bo co prawda ona nie jest narratorem tej książki, ale jednak no wiem co i jak, chyba jako jedyna tak naprawdę w 100% wiem co i jak. I ja osobiście jej bardzo współczułam, a ta druga bohaterka, Emily, no ona jest takim ideałem. Pierwszy raz mi się udało chyba stworzyć bohaterkę, która nie jest irytująca i to też było wiele głosów na ten temat, że Emily jest naprawdę bardzo fajną, prawdziwą postacią z sercem na dłoni. Ale może dlatego, że też Emily ma, że tak powiem, takie pierwowzór. Emily to jest pierwowzór Dominiki z bloga
live by Bookaholic, dokładnie, czy nie z bloga, z YouTube'a. I Dominika powiedziała, że mogę o tym mówić, więc no tutaj nie dość, że fizycznie się zgadza, ten jej wygląd bardzo, bardzo podobnie opisałam. Ale też był przypadek, dopiero później to się okazało. Dominika jak czytała książkę, to mi pisała, mówi, Kasia, kurczę, faktycznie, ona jest taka podobna do mnie. I ja mówię, no ja ją bardzo lubię, tą bohaterkę. I pamiętam, jak Dominika mi tylko pisała, żebym tam czegoś nie wywinęła. Ale no, czy wywinęłam, czy nie, to się okaże przy lekturze. No i mamy też bardzo stosowną do tego dedykację. Tak, tak, no książka jest zadedykowana dla Dominiki, jak najbardziej. Bo tak naprawdę tutaj powinno być napisane K.N. Hanner i Dominika Emilia Lewandowska. Ale tak się śmieję, bo... Nie, Dominika też bardzo dużo serca w tą książkę czytała, bo on włożyła, bo ona była takim moim pierwszym beta czytelnikiem. Ona, ja z nią wszystko weryfikowałam, tak? Że dopytywałam się, czy to faktycznie jest... Tak, czy to ma sens i w ogóle, więc jej zdanie było dla mnie bardzo ważne. I no, chyba nam to jakoś tam wyszło razem fajnie. To czy coś stanowiło dla Ciebie wyzwanie, na przykład redagowanie, całokształt, konkretna scena? Akurat przy tej książce dla mnie wyzwanie właśnie była ta playlista, bo w pierwszej wersji, jak tutaj już rozmawiałyśmy, że książka ma 53 rozdziały i epilog. I w pierwszej wersji było tak, że do każdego rozdziału, każdy rozdział rozpoczynał się daną piosenką. I ja to po napisaniu kilku rozdziałów zaniechałam, nie dopisywałam tych piosenek, ale wiedziałam, że to kiedyś zrobię. I jak była redakcja książki, napisałam do pani redaktor, że no jeszcze tutaj będzie taka mała zmiana, bo każdy rozdział musi się rozpocząć piosenką. I napisałam, że dobrze, proszę mi podesłać tą listę, tylko że ja tych piosenek miałam dopasowanych do rozdziałów czterech, a rozdziałów jest 53 plus epilog. I ona napisała mi, że musi mieć to na następny dzień, bo książka już musi być składana i w ogóle. I siedziałam cały Boży dzień. Męczyłam mojego Michała, bo on akurat zna się na muzyce i ogólnie jak ja coś mówię, piosenka, jaka to melodia, po jednej nutce i on już wie, jaka to jest piosenka. To jest na tej zasadzie. I siedzieliśmy cały dzień, szukaliśmy tych 50 piosenek. Jezu, ja byłam zmordowana okrutnie, ale dobrze, wysłałam tą listę i następnego dnia z samego rana pani redaktor mi napisała, że to źle wygląda, bo jeden tytuł piosenki jest krótki, jeden jest długi i ciężko to dopasować wszystko, żeby to ładnie, jednolicie wyglądało i po prostu zasugerowała, żebym zrobiła jedną krótszą playlistę, którą damy na koniec. No i z tych 54 się zrobiło. Nie wiem, jest 12 czy 10 i teraz tak jak patrzę na tą playlistę, to dodałabym jeszcze dwie piosenki. Ale to już mleko się rozlało i jest jak jest, ale i tak mi się wydaje, że te oddają jak najbardziej to, co się dzieje tutaj w książce i tak naprawdę to był największy dla mnie problem, bo sama redakcja nie była problemem, bo pani redaktor nie miała większych uwag, tutaj tylko takie drobnostki różne, raczej taka korekta i nie było większych problemów. To już zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy tej playliście. Mhm. Twoim zdaniem, jaki ona ma wpływ na czytelnika? Bo wiem, że większość utworów jest dopasowana bardzo nastrojami i właśnie emocjami. Czy sądzisz, że wywołują dodatkowe emocje? We mnie tak. Więc ja pisząc słuchałam tych piosenek i wiem, że czytelniczki niektóre, może nietypowo w trakcie lektury sobie puszczają te konkretne piosenki, ale sprawdzają sobie później, czy faktycznie ta piosenka dodaje nastrój któregoś momentu z książki i mówią, że tak. Więc no dla mnie to ma, to jest nowy zabieg, bo to pierwszy raz wprowadziłam playlistę do książki, ale myślę, że nie ostatnio, bo to jest fajna zabawa po pierwsze i można dodatkowo się nastroić, a wiem, że bardzo dużo osób właśnie słucha muzyki w trakcie czytania i to dodatkowo dodatkowo wprawia nas w ten nastrój i oddaje, jak chcemy sobie, jak jest łzawa scena, puścimy sobie piosenkę, to już w ogóle jest ryk. Jak jest coś wesołego, to piosenka, która pozytywnie nastawia do życia. Więc mi się wydaje, że to jest fajny zabieg. Wiem, że inne autorki bardzo często go stosują. To jest akurat pierwszy raz coś takiego zastosowałam, ale myślę, że nie ostatnio. Ja za każdym razem, jak sięgam po książkę, jest albo z przodu, jeszcze sprawdzam, jest playlista, to pierwsze co otwieram sobie. Sprawdzasz sobie? Wszystko wklepuję, tworzę playlisty i dopiero mogę się dać do czytania. I zazwyczaj puszczam jeszcze w tle, zazwyczaj idzie szybciej się kończy playlista, niż ja kończę książkę. Ale niektóre autorki nawet 30 utworów dobiegają.
No ja chciałam tutaj do każdego rozdziału, ale to faktycznie... Byłaby się na pewno rekordową taką potencjalną. Nie wiem, czy to później by było na końcu, gdyby to się udało, ale to nie był dobry pomysł. To się... Może i byłby dobry, gdybym jakoś inaczej to wcześniej dopracowała i powiedziała o tym wcześniej jej redaktorce. A tak to po prostu się spóźniłam, przypomniało mi się nagle, o, miałam taki genialny pomysł z playlistą, ale się nie udało. Dobra, to jest twoja 10. książka. Pierwsza z perspektywy, w pełni z perspektywy mężczyzny, pierwszy był adult. Czy twoim zdaniem jest to początek jakiejś ery w twoim dorobku? No myślę, że dla mnie samym... Jak chciałabyś, zapamiętali? Moim zdaniem ta książka jest dla mnie przełomowa, bo po pierwsze wydaje je w wydawnictwie kobiecym, a wydanie tam było dla mnie po prostu marzeniem i to, że mogę dalej z nimi współpracować, no to jest dla mnie mega wyróżnienie, jestem bardzo zadowolona. I wiem, że, już to wiem, że ta książka otworzyła mi kolejne drzwi. Mogę się dalej rozwijać, że tak powiem, sprawdzać różne swoje inne możliwości, bo nie adult, tak jak tutaj mówiłam, to jest bardzo szeroko postrzegany gatunek, więc czego wy się możecie spodziewać, to ja już nie będę mówić konkretnie, ale na pewno dużo się będzie działo. Wiem też, że próbujesz swoich sił w innych gatunkach. No zaczęłam. I jak z tym idzie? Czy coś u wydawnictwa kobiecego z tego zobaczymy? Na przykład w Saint Young, bo tam tak bardziej fantastykę widzę, że idą. Sądzisz, że coś... Czekaj, muszę sobie przypomnieć. Swoją książkę, czy... Nie, co ja tam... Piszę dla nich. Ja to wiem. Nie, to też będą raczej takie romanse new adult, tak, ale tak. Wydaje mi się, że każdy z tych romansów będzie miał, będzie inny, na pewno będzie inny, ale że każdy da mi nowe możliwości, tak? Więc myślę, że tutaj na pewno nie powiedziałem jeszcze samego słowa i te new adult jest takie szerokie, że tutaj jeszcze wszystko się może wydarzyć. Tutaj jeszcze możesz wiele stworzyć. No, mam nadzieję. No to skoro to jest 10. książka, to patrząc o 9 książek wstecz, mamy polską debiutującą autorkę, o której mało kto wie, że jest Polką, bo przy twojej pierwszej książce prawda jest... No i taka... dalej bardzo mało, się. Bardzo dużo osób pisze do mnie, że dowiedziało się, że jestem Polką dopiero po przeczytaniu mojej książki, więc jak po nią sięgali, to myśleli, że jestem zagraniczną autorką. Tak, i debiutowałaś, powiedzmy tak, te 9 książek temu i za te kolejne 9 albo kolejne 10, to dalej widzisz się w tym fachu? Oj, myślę, że tak. 10 to na pewno, bo to... Bo tyle już chyba jest w planach. Więcej nawet, więc no tutaj plany są naprawdę duże i no to się będzie rozwijało i widzę się zdecydowanie w tym fachu. Bardzo lubię to robić, teraz też traktuję to jako pracę. Dla mnie to już jest po prostu praca, to jest zabawa, jest bardzo komfortowa praca i bardzo lubię to robić, ale to już nie jest takie sobie, a dzisiaj sobie popiszę, jutro sobie nie popiszę, bo już mam zobowiązania, mam podpisane umowy, mam terminy i nie mogę sobie tak stwierdzić, że a, odwidziało mi się i wyjeżdżam na koniec świata. No nie, nie ma takiej możliwości. W sumie mogłabym wyjechać i pisać tam, ale no za duża rewolucja. No, i tak, to by było dobre. Nie, za bardzo bym tęskniła za domem. Ale no zdecydowanie tutaj to jest dopiero początek i te plany są no duże, nie będę tutaj zdradzać konkretów, ale na pewno macie na co czekać i tyle. Wydaje mi się, że każdy autor pisząc swoją książkę wkłada jakąś część siebie do tej książki. Czy coś jakby z twojego charakteru albo może z twoich doświadczeń, przeżyć, czy cokolwiek byś chciała przekazać zostało zapomnione? Akurat ta książka niekoniecznie, ale w innych takie te cechy się na pewno przewijają. Tutaj nie, bo ta książka, tutaj nie było żadnej inspiracji. Jak do poprzednich książek, albo ktoś mnie zainspirował, albo jakaś inna książka, inna autorka, film, cokolwiek, to tutaj ta książka powstała w mojej głowie nagle i nie, ja próbowałam sobie później się zastanowić, co było typowo inspiracją do tej książki, to nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie, bo ja na pomysł tej książki wpadłam, kiedy robiłam pranie. Więc to jest taka typowa czynność, którą każdy z nas wykonuje i po prostu coś mi wpadło za pralkę i nie mogłam wyciągnąć i ja nie wiem, schyliłam się, może mi krew do mózgu napłynęła, nie wiem, jakoś coś, ale coś tam w tej głowie przeskoczyło i ja po prostu wyjęłam tą rzecz i w głowie mi powstał ten pomysł, więc to było po prostu niesamowite. A kto jest pierwowzorem Marszala? Masz kogoś takiego? Pod kątem charakteru, pod kątem wyglądu? Czy się charakteru nie. Wyglądu to oczywiście, że tak. Ja opisując Marszala,
opisywałam takiego, on się w sumie teraz nie jest już chyba modelem, on jest jakimś fit, coś tam, jakimś takim personalnym trenerem, on się nazywa Marshall Perrin, jakoś tak. I on, o, to może też, to może było, odpowiedziałaś mi na moje pytanie. Zobaczyłam jego zdjęcie w strażackim stroju. To się pokrywa z naszym bohaterem. A, tak, dokładnie. I chyba właśnie wtedy tak mi podpisał. Ale Marszał nie jest strażakiem, on tylko pracuje w straży pożarnej jako sprzątacz. Ale ta straż pożarna cię została w tej książce. Tak, tak, tam przewija się ten motyw, więc tak. A pomysł na historię Sary. Tak też wpadł od razu do głowy, czy siedziałaś trochę na tym? Nie, wpadł mi od razu do głowy, bo ja pierwsze co to wymyśliłam, to zakończenie. Więc tak naprawdę w jednej chwili wymyśliłam wszystko, co spowodowało tak, że stało się tak, jak się stało, więc tutaj ten pomysł od razu powstał. Nie. A te wszystkie zaskoczenia po drodze? To tak. A to różnie bywało. Niektóre były zaplanowane, w sensie, że faktycznie wpadł mi ten pomysł gdzieś tam po drodze i ja go wplotłam, ale było tak, że w trakcie pisania po prostu piszę i wyszło. I coś tam się wydarzyło, tak? Ale zawsze cofam się. Czytam jeszcze raz i faktycznie patrzę, czy to ma sens, czy nie, i jak nie ma, to kasuję. Ale tutaj tak nie było. Tutaj się wszystko ładnie zgrało. Dokładnie. Jakie przesłanie chciałabyś przekazać swoim czytelnikom tą książką? Tą książką? Wydaje mi się, że wbrew pozorom ta książka to nie jest książka typowa o miłości. Nie jest książka typowa o miłości, tylko to jest książka o trudnych wyborach i o konsekwencjach tego, jak może wyglądać nasze życie, jeśli nie pogodzimy się z przeszłością. Moim zdaniem to jest takie przesłanie i wiem, że niektóre osoby właśnie takie odebrały. Bo czytając recenzje, czy to blogerek przedpremierowe, czy teraz po premierze, czy nawet już czytelniczek, które a to do mnie piszą, albo wrzucą gdzieś tam recenzje na Empik, czy na Lubimy Czytać, to faktycznie dużo jest takich głosów, że ta książka może być właśnie takim poradnikiem. Nie, poradnikiem dla tego nie. Taką przestrogą, jak to jest, co się może stać, gdy mamy problem i ktoś wyciąga do nas pomocną dłoń, a my nie potrafimy tej dłoni pomocnej przyjąć i ją odrzucamy. I nie wierzymy w to, że coś się może zmienić. To jest takie przesłanie, moim zdaniem. Ale to tak jak mówię, każdy troszeczkę inaczej może odebrać tę książkę, więc tutaj niektórzy stwierdzą, że o Boże, znowu jakaś kolejny Hanel wymyśliła coś, więc no tutaj, tak jak mówię, ile osób, tyle zdań. Jak do tej pory akurat nie spotkałam się z bardzo krytyczną recenzją, w ogóle z krytyczną się chyba nie spotkałam, żeby była naprawdę taka negatywna. Wiadomo, że niektórym nie pasuje, no bo tutaj też się pojawiają wulgaryzmy, bo to jest takie nieodłączne. Dla mnie to jest takie naturalne, bo ja, może to źle zabrzmi, ale ja na co dzień bardzo dużo bluźnię. Niestety. Tak, dokładnie. Ale zaczęło mi się to, kiedy się przeprowadziłam do Warszawy. Tak, naprawdę. Przeprowadziłam się i po prostu w głowie mi się poprzestawiało. Jak się przeprowadziłaś do Warszawy, to znasz Michała. Nie, jak się przeprowadziłam do Warszawy, to było na studiach tutaj przyszłam, to strasznie zaczęłam bluźnić, nie wiem dlaczego. Taka się dorosła, poczułam, nie, ciężko jej powiedzieć. No i te bluźnierstwa przewijają się w moich książkach, w jednych bardziej, w drugich mniej. Tutaj tak mam wrażenie, że tego jest troszeczkę mniej, no ale niektórym to dalej przeszkadza. Więc no, na pewno nie napiszę takiej bardzo grzecznej książki, gdzie nie będzie tam żadnego bluźnierstwa, czy no nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Przynajmniej na ten moment. Może kiedyś napiszę książkę dla dzieci, no nie wiem. Jak mi się sześciak urodził, to miałam taki nawał emocji, że normalnie już wymyślałam książkę, żeby dla niego taką jakąś napisać, na chrzest mu dać. Ale jakoś tak mi się to rozmyło między tymi erotykami. A jak z odbiorem, bo jeszcze przed premierą już można powiedzieć, odbiór zapomniany był naprawdę dobry. Bestseller chyba w Empiku, tak? Mhm. Które miejsce? Wiesz co, tu przez sprzedaż bardzo wcześniej zaczęło, chyba ze 2,5 miesiące przed premierą. I pamiętam, że w pierwszy dzień ona się znalazła na pierwszym miejscu tam w literaturze obyczajowej. No i później wiadomo, że to spadło, ale teraz przy premierze znowu jest tam w okolicy tej topki. Więc no, myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Dobrze się czuję. Ale ja się za każdym razem stresuję, bo każda książka podnosi poprzeczkę. I ja nie wiem, niedługo to, ja nie wiem, co ja będę, po prostu będę zjadać paznokcie i tak obgryzam.
ze stresu, bo zawsze mnie to stresuje i teraz już przynajmniej mam na to wpływ i zawsze mówię, że kurczę, przez sprzedaż niech ruszy miesiąc przed premierą, a nie 2,5 miesiące. To jest bardzo dużo i też niektórzy nie do końca rozumieją, co znaczy przedsprzedaż, bo przedsprzedaż, nie wiem, 2 tygodnie przed premierą, to faktycznie jest możliwość, że tą książkę dostaniemy za tydzień czy na dniach, a w 2,5 miesiąca przed premierą to ta książka nawet nie jest wydrukowana. Więc osoby później do mnie wypisują, że ona zamówiła książkę w Empiku 2 tygodnie temu i kiedy ona ją dostanie. Więc no, trzeba tłumaczyć, tak, że ja rozumiem, no, że po prostu ludzie też nie wiedzą, co to oznacza, bo to też jest mylne, bo wystarczy doczytać, że wysyłka po, a nie każdy widzi, bo to na stronach, w różnych miejscach to jest zaznaczone. Więc no to nie jest wcale takie dobre. Ja teraz staram się, żeby była no, na 1,5 miesiąca to po prostu maksymalnie wcześniej. Ale na pewno 2,5 miesiąca to jest dużo, dużo wcześniej. No ale cieszę się. Już od samego początku zanosiło się na to, że ta książka może odnieść sukces. No i chyba się udało. To jest na szaleństwo. No, podobno tak. Powiedz mi, jak widzisz te topki w Empiku i teraz te wszystkie pozytywne recenzje oraz opinie czytelniczek, jak odnosisz to do swojej samokrytyki? Masz takie momenty, kiedy stwierdzasz, to mogłam napisać lepiej, tu mogłam coś zmienić, w następnej książce muszę popracować nad tym. Odnosisz to w pewien sposób? Powiem ci tak, a propos tej książki, dla mnie ta książka od pierwszej do ostatniej strony jest idealna. I ja tak uważam, i to, ale do wszystkich poprzednich moich zawsze mam jakieś ale, że coś mogłam inaczej, coś ten, a ta książka naprawdę, może dlatego, że jest najnowsza i naprawdę dużo nad nią pracowałam, nic mnie tutaj nie pośpieszało, żebym ja kończyła szybko, gdy zbliżał mi się termin oddania tekstu, to napisałam do dziewczyn, że dziewczyny potrzebuję jeszcze miesiąc, żeby na spokojnie skończyć, że no i nie było problemu, tak? Więc tutaj nic mnie nie pośpieszało, ja wszystko sobie przemyślałam i dla mnie ta książka od pierwszej do ostatniej strony jest idealna, tak? Więc no tutaj akurat do tej książki, ja rozumiem, że ktoś może mieć jakieś zarzuty, że się nie podoba fabuła, że się nie spodobało to, co się wydarzyło, że bohater irytuje, ale tak miało być, ja sobie tą książkę tak dokładnie wymyśliłam i dla mnie na ten moment ona jest idealna. Gdy się spotkamy, nie wiem, za rok i zapytasz, to mogę stwierdzić, że nie, jednak coś byś zmieniła. Ale na ten moment jestem z niej najbardziej zadowolona. To jest moje takie najbardziej idealne i dopieszczone, dopracowane dziecko. Tak idealnie 10, więc tak, takie świętowanie. Tak, dokładnie. Dokładnie, 10. Powiedz mi, odczuwasz jakąś różnicę w swoim stylu pisania? No oczywiście, że tak. Już samo to, że uważam, że ta książka jest idealna. A przez co to się przejawia? Jak piszesz i budujesz historię, nagle czujesz, że to jest to i że czujesz ten postęp i wiesz, że inaczej byś to napisała kilka lat temu? Gdybyś się zdecydowanie, ale to jest też kwestia, mi się wydaje, takiej, tak jak ktoś tak ładnie określił, autorskiej dojrzałości. Tak, bo ja jak zaczynam, chyba, no nie wiem czy każdy, ale większość autorów jak zaczyna pisać, to nie uważa, że ja piszę książkę po to, żeby ją wydać. Ja jak pisałam sobie na samym początku, to pisałam dla siebie albo dla jakiegoś takiego niedużego grona czytelników swoich na takiej grupie, którą miałam taką pierwszą. Przepraszam, że ci przerwę, ile lat temu była pierwsza książka taka, albo historia? Premiera czy? Nie, napisana. No ja od 6 lat piszę. Okay. No więc to tak mniej więcej tak by wychodziło. Więc no ja pamiętam jak mam takie teksty, które są pozaczynane i mam je gdzieś tam w jakichś folderach na komputerze. I jak wchodzę w nie teraz, a na przykład patrzę, kiedy ostatnio był edytowany, nie wiem, w 2015 roku, czyli ponad 3 lata temu, to jak zaczynam czytać, to łapię się za głowę. I ja widzę, że to jest ten styl Hanner, ale teraz całkowicie inaczej piszę. Mam wrażenie, że no mam troszeczkę też bardziej bogate słownictwo. Ale to jest kwestia tego też, że teraz to też nie mam za bardzo czasu, ale ogólnie dużo czytam. Nie tylko swoich po raz kolejny tekst, ale też innych książek i to też na pewno wpływa. No i to jest jakiś sposób rozwój, tak? To nie jest tak, że ja stoję w miejscu i wszystko jest takie samo. Ja sobie wyznaczam tą poprzeczkę coraz wyżej. Chcę w każdej książce jakiś inny temat zahaczyć, coś innego przekazać, więc to też jakoś tak mam wrażenie motywuje ten mój mózg, żeby on coraz, na coraz szybszych obrotach działał. I wydaje mi się, że to działa, że to faktycznie w moim przypadku się sprawdza, bo
Wiem, że są jakieś zasady pisarzy, żeby nie pisać kilka książek w jednym czasie. No ja nie umiem pisać jednej w jednym czasie. Więc ja po prostu jestem takim zaprzeczeniem tych zasad. Ale ten styl zdecydowanie się poprawił, ja o tym wiem i wiem, że czytelnicy też o tym wiedzą, bo piszecie mi o tym. I nawet osoby, które na przykład nie potrafiły przebrnąć przez poprzednie moje książki. Bo nie to, że erotyk, to styl im się nie podobał, nie do końca pasowało im to, jak konstruują. No ogólnie wszystko nie pasowało. To już mam kilka takich głosów do osób, które sięgnęły po Zapomnij o mnie, jako o tą książkę, ostateczną szansę dla Haner i się przekonały, więc no to też już o czym świadczy. No, powiedziałaś styl Haner. Mhm. Jak byś określiła swój styl? O matko! Oprócz tego, że pełen emocji. To może się czytelniczki moje zapytaj, bo ja to tak średnio wiem. Ale to wiesz, możemy porównać, jak ty siebie widzisz, a jak widzą cię twoje czytelniczki. Nie mogę powiedzieć tego, co sobie pomyślałam. Jak tam jest na żywo, to już w ogóle. Ale nie, jak określić? No na pewno bardzo dużo emocji. Totalny roller coaster po prostu w każdej książce. Mieszanie z poplątaniem. Ci bohaterowie bardzo dużo przeżywają i piszą do mnie moje czytelniczki: Kasia, dlaczego ty nie lubisz swoich bohaterek? One tak cierpią, bidne. Czy w jednej, czy w drugiej książce zawsze po prostu tak im zrobisz źle, że one później muszą całą książkę później wszystko odkręcać. Ale tutaj mamy męskiego bohatera, który nie ma łatwo. Tak, więc no niekoniecznie tylko bohaterki. Ale czym mój styl może się jeszcze charakteryzować? Wydaje mi się, że teraz jak już piszę, to się bardzo lekko czyta. No, w porównaniu do tego, jak zaglądam do tego swojego z poprzednich tekstów, to czytam to zdanie i w ogóle go nie rozumiem. No bo inaczej składnia działa, całkowicie inaczej teraz to wszystko wygląda. Mam wrażenie, że to po prostu teraz piszę, to się czyta bardziej płynnie i szybko. Ale to też jest potwierdzenie, bo czytelniczki też to mówią, więc wydaje mi się, że mamy bardzo podobne zdanie na ten temat. A powiedz mi, czy sądzisz, że można kim zapomnieć? Tak odnosząc się do tytułu. Zależy, kim ta osoba była dla nas, tak? Kiedy ją znaliśmy. Jeżeli to była osoba, którą kochaliśmy, jakiś przyjaciel, z którym się pokłóciliśmy, czy cokolwiek innego, to wydaje mi się, że ciężko. Że można nie myśleć o tej osobie, ale raz na jakiś czas zawsze się przypomni w najbardziej nieodpowiednim momencie i wtedy jest ciężko. Sądzisz, że Marsza miał takie zagłoski akurat w nieodpowiednim momencie? Wydaje mi się, że nie. Wszystko, co się wydarzyło w tej książce, ma jakiś cel. Mhm. Więc to była dla niego na pewno duża lekcja życia i podejmowania odpowiednich decyzji. Czy podejmowania kroków, żeby to życie było już takie, jak powinno być, tak? A on się tego uczył, bo tak naprawdę mimo 28 lat on nie zaznał miłości, przyjaźni, więc no tutaj był takim emocjonalnym, nie wiem jak to określić. Rozbitkiem? No coś takiego, nie znam może tych uczuć. Bo skoro ich nie zaznał. Tak, nie, jak to powiedzieć, że czegoś się dopiero uczył, to nie wiem, wypadło mi z głowy. O, no coś takiego, emocjonalnym nowicjuszem, po prostu wszystkiego musiał się nauczyć, wiele słyszał na ten temat, a tak naprawdę musiał poznać na własnej skórze, jak wygląda przyjaźń, jak wygląda miłość i czy można faktycznie o kimś zapomnieć. A czy dla Ciebie to była pewnego rodzaju lekcja? Coś podczas pisania tej książki czegoś się nauczyłaś? Coś wyniosłaś dla siebie? Na pewno, ale chyba nie chciałabym o tym tak mówić publicznie. Dobra. Czy ktoś może chciałby zadać jakieś pytanie? Grzegorz. Jak zwykle. No, ja mam pytanie, czy Marshall to powstał tylko i wyłącznie dla Zapomnij mnie? Bo mnie się wydaje, że Marshall to już kiedyś się pojawił w twoich książkach. Tak mi się coś wydaje, że on już kiedyś był. Grzesiu, to ci się przyśniło chyba, nie. On, nie miałam, wiesz co, przez to, że dziewczyny wrzucają różne zdjęcia na grupę, może przewinęło ci się jego zdjęcie i któraś napisała, że pasowałby na takiego bohatera jakiejś innej książki, ale nie, Marshall jest bohaterem tylko tej historii. Nie przewija się w poprzednich moich powieściach ani... Nie. Nie wiem, skąd ci się to wzięło. Tak jak mówię, może dlatego, że zdjęcie gdzieś było, ktoś coś napisał, no. Nie, bo jest Marshall, jest Sepp, jest Adam, Christian i tych... Christian to nie umie! Christian!
To jest Greju. Bo mnie nie ma Christiana. On z tobą skojarzy, bo bardzo na poprzednim spotkaniu przeżywałaś zakończenie Greja. I dlatego. Zakończenie Greja przeżywałam? Film. Z trzeciej części. Akurat Greja, bo to było w lutym. Ja, nie pamiętam, że układ. A no tak, dobrze. Na zakazanym układzie. Ja mam sklerozę tą. Faktycznie przeżywałaś zakończenie Greja. No możliwe, że tak było. Może dlatego tak skojarzył. Możliwe, możliwe. Ale nie, tutaj akurat Marszal jest bohaterem tej książki. Ale ogólnie ktoś mi ostatnio zarzucił, dlaczego większość moich męskich bohaterów ma na imię na M? Markus, Marszal, Morfeusz, znaczy to nie imię, ale że ten... I coś tam jeszcze było? Nie, no to trzech. No, no mam trzy serie, więc no... No ta jest tak jakby pojedyncza, więc czwarta. Ale no, że na M. No faktycznie, ale to przypadek. Ktoś tam mi zasugerował, że Michał mnie nie. To przypadek całkowicie. Po prostu te imiona jakoś tak mi pasują do takich męskich bohaterów, których ja kreuję. Też, no. Do charakteru pasują. Nazwę swojego syna. Jak? Brian. Nie, żartuję. Nie. Teraz jest moda na te polskie imiona i wszystkie Antosie, Zosie, to bardzo się. Michał to raczej z Morfeuszem i zapomnij o mnie. Tak. No nie, on do zapomnij o mnie tutaj akurat nie miał żadnych sugestii, że tak powiem. Ale do Morfeusza faktycznie, no tutaj bardzo, bardzo dużo mi pomógł. A z tym pomysłem. Znaczenia imion? Bo w pewien sposób są jakby opisane, jakie cechy charakteru się wiążą z danym imieniem. I nie sprawdzam. Czy sprawdzałam tylko znaczenie imienia, jak kazali mi wybrać imię na bierzmowanie. Ale to tylko wtedy. I wiecie, jak ona z bierzmowania? Katarzyna. Naprawdę. Bo nie miało to dla mnie, ja w tamtym wieku nie miałam jakiegoś, nie miało to dla mnie większego znaczenia. Po prostu mówię, zrób ten sakrament, będziesz się kiedyś żenić, coś będzie ci potrzebne. I tak szukałam tego imienia, u mnie tam wymyślały jakieś Zofie, Marie, mówię jej, to ma znaczenie i wpisałam, że było dobra, Katarzyna. I się okazało, że to była jakaś opiekunka zwierząt, coś tam, a ja mówię, dobra, lubię zwierzęta, będzie Katarzyna. No. Czyli Katarzyna, Katarzyna. Katarzyna, Anna, Katarzyna. No, same święty. Tak, same święty, po prostu jestem, takie kółeczko mam nad głową teraz, aurolkę. Tak, święta i pisze. To wszystkie twoje książki erotyki. Tak. I ta aureolka. Dokładnie. Tak. Kasia, czyli święta pisze erotyki. Tak. A co w tym złego? Trzeba łamać tam. To nie są typowe erotyki, to jest akurat New Adult. Więc... New Adult to jest duży worek. No dokładnie. Tak jak ale... fantastyka. Dokładnie. Więc no tutaj jest duży wachlarz możliwości. I z niego korzysta. Pewnie, że tak. Bo powiem ci, że to jest tak, że jeżeli ktoś czyta, że nawet na, nie wiem, na stronie internetowej, księgarni czy gdziekolwiek jest zaznaczone, że książka jest erotykiem, to faktycznie no, zwrócą na nią uwagę, ale tylko osoby typowo, które czytają taką tematykę, a osoby, które nie lubią takiej tematyki, już na taką książkę nie zwrócą uwagi, mimo tego, że w New Adultach niektórych czytają bardziej dosadne sceny niż w takiej książce, na przykład, którą ja napisałam. Bo księgarni nie rozdzielają New Adult jako innego. Dokładnie. No teraz na przykład jest, to jest literatura obyczajowa i ja jestem teraz w romansie, bo nie ma kategorii New Adult, na przykład dokładnie. W Wampiku, tak? Jest romans, ale no niektóre moje książki są w kategorii erotycznej, ale romans od erotyku to dla mnie jest bez różnicy tak naprawdę. Ale nie zaszkodziłoby, gdyby stworzyć tą kategorię. No dokładnie, dokładnie. Na pewno więcej osób wtedy miało... Łatwiej jest wyselekcjonować, bo niektóre tak. Opisy są mylne, tak? Mhm. Tak jak tutaj rozmawiamy, niektóre to są takie bardzo delikatne, wręcz młodzieżowe książki, bardzo lekkie, które też mają jakieś przesłanie, no ale nie ma w nich tak dużo dramatu i właśnie tego wątku romantycznego, romansowego, ale w niektórych są takie sceny, że to po prostu oczy wychodzą i ja się zastanawiam, to jest New Adult i mi to się akurat podoba, bo mnie nie gorszy taka tematyka, ale jak czytają, sięgają po takie książki młode dziewczyny, no to ja już bym się tak zastanowiła na ten temat. Mamy niestety kiepskie takie rozróżnienie naszych tematów. No dokładnie, ale tak jak nawet mówiliśmy, że to jest tak szerokie, tutaj ten gatunek, że to wszystko można pociągnąć i maksymalny erotyk z jakimiś naprawdę hardkorowymi scenami i bardzo taką lekką młodzieżówkę. Więc. Poza tym z tego, co kiedyś czytałam, to New Adult jako gatunek ogólnie ma jeszcze tyle podgatunków. No to Young Adult, a reszty to nie wiem.
Ja osobiście też nie wiem, ale z jedną dziewczyną rozmawiałam, bo ona nagrywa film na temat różnych właśnie podkategorii. Mm-hmm. To powiedziała, że była zaskoczona, ile pod nią się kryje. No to ja jestem ciekawa. Aż sprawdzę, do którego można by podciągnąć tego naszego marsza. Tak, pewnie może do kilku naraz. No pewnie tak, bo to się przecież wszystko przeprawia. Może ktoś będzie jeszcze nabierze tej odwagi i zada jakieś pytanie. Może wszystko powiedzieć. Ja mam pytanie. Słucham. Jak poszła w świat informacja, że będziesz wydawać kobietę, było bardzo dużo różnych opinii, że kobiece wchodzi na psy, bo wydaje Hany, głównie hejterskie. Wtedy dość trochę ciebie to utkwiło, tobie. Nie. 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 Nie, powiem ci tak, ja wiedziałam, że tak będzie. I jak już wiedziałam, że wydaję w kobiecym, to nawet napisałam do dziewczyn, tak, że akurat to było tak, że chciałyśmy to ogłosić zaraz w tamtym roku po targach książki w Krakowie. Ja specjalnie na targi sobie wydrukowałam taką słynną karteczkę, na którym jestem z nią na zdjęciu, że KN Hanner w wydawnictwie kobiecym. Chciałyśmy to ogłosić po targach. Ja wiedziałam, że opinie będą albo, że super, wow, w ogóle ekstra, albo, że nie znam autorki, ale fajnie, bo Polska i przeczytam, albo, że o matko boska, co te wydawnictwo wydaje, przecież ta autorka nie potrafi pisać. I ja doskonale wiedziałam, że będą takie komentarze i nie ruszyło mnie to kompletnie, mnie to bawiło, bo to świadczy tylko po prostu o poziomie tych osób, które się wypowiadały na ten temat. I wiem, że aż dziewczyny z wydawnictwa do mnie pisały, żebym się nie przejmowała, a ja się nie przejmowałam. One po prostu były zdziwione tym, jak ogromny był odzew i pozytywny, i negatywny. No ale na to nie ma wpływu. Jeżeli kogoś boli, że ja wydaję w tym wydawnictwie, no to co ja na to poradzę? Co mam powiedzieć? Jezu, przepraszam Was najmocniej, to jest pierwsza i ostatnia książka, już więcej nie wydam, no bez sensu. W ogóle, no, To jest jego problem. Tak, to jest jego problem. Nikt nie kupuje, nikt nie czyta. Przecież ja... Nie wiem, jak lubi książki wydawnictwa kobiecego i kupuje wszystkie romanse jak leci, no to przecież nie podpisał serografu z diabłem, że musi kupić też książkę Hanner, bo jest na nim logo wydawnictwa kobiecego. No, jeżeli ktoś nie potrafi rozgraniczyć takich prostych rzeczy i ma przysłowiowe, przepraszam, teraz powiem, ból dupska, no to ja nic na to niestety nie poradzę, no. Ale nie uderzyłam, mnie to po prostu bawiło bardzo. Wiem, że niektóre osoby pisały do mnie, Kasia, Jezu, jak się czujesz? No coś, no śmieję się, bo to już... To była nie pierwsza afera, w której brałam udział. Tak, z królową afer. Czyli teraz już się starałam nie uczestniczyć w tym wszystkim, jeżeli coś ma taki bardzo negatywny wydźwięk, ale no bez sensu. Dla mnie to w ogóle nie miało jakiegoś, nie zrobiło to na mnie wrażenia, bo dokładnie tego po tych osobach się spodziewałam, bo to są takie osoby, po których nic innego po prostu, moim zdaniem, w moim kierunku nie wyjdzie dokładnie. Ale to nie było moje pytanie. No. Okej. Okay. Druga część. No. Czy w chwili obecnej czujesz, że utarłaś im nosa? Jeżeli o tej książce są tak dobre opinie? Nie zastanawiałam się nad tym, ale wydaje mi się, że na pewno. Tak jak tu przecież wspomniałam, niektóre osoby dalej mają ból dupska, że faktycznie mogłam coś fajnego napisać, takiego, że kobiety to wydało. Ale czy utarłam komuś nosa? Nie wiem. Nie piszą do mnie hejterki, Kasia, utarłaś mi nosa, bo taka dobra ta książka. One po prostu, nawet jakby, może niektóre z nich kupiły, te dziewczyny, które nie lubią mojej twórczości, przeczytały, ale jestem w 100% przekonana, że nawet jeżeli którejkolwiek się spodobało, to absolutnie nie przyzna się mi do tego, a tym bardziej tym wszystkim swoim koleżankom, bo by wyleciała z tego kółeczka wzajemnej adoracji, więc nie zastanawiam się. Nie zaprzątam tym sobie głowy, bo to po prostu szkoda. Skupiam się na tych czytelniczkach, które chcą czytać i są zadowolone. Ja też tak uważam, bo jest duża zawiść i dokładnie, zazdrość. Dokładnie tak. I właśnie dużo fałszywych osób jest. A to już jest temat rzeka. Tak, no. Ale to jest właśnie na temat książki, że no napisała, udało jej się to, tamto, no i trzeba jej jakąś tam świnkę podłożyć. Dokładnie. Ale to z każdą książką tam, jeżeli jakaś książka odnosi sukces, teraz jest wielki boom na książkę Blanki Lipińskiej 365 dni. I równie duży... Czytałaś? Czytałaś. Podobała ci się? Nie uważam, że była zła. Dokładnie. To powiedziała, że jest okej. Okay. Tutaj czytała Marta, powiedziała, że absolutnie jej się nie podoba. Nie wiem, czytałyście dziewczyny? Czytałam. No. Podobało się? Ja bym chciała. Dokładnie. Więc ta autorka, ona się bardzo promuje, jest... Ja oglądam ją na Instagramie.
Instagramie. Ona jest dla mnie osobowością i mi się na przykład bardzo podoba, jak ona się wypowiada. Dla niektórych to jest gorszące, dla niektórych nie. Ona jest dla mnie takim efektem wow. Ale wiem, że ona ma straszne opinie, ale lubimy czytać. Ona tak. Chyba z 5 gwiazdek tam. Opinii już jest mnóstwo, ale ogólnie sama ocena całej książki jest bardzo niska. I większość portali hejtuje, że o Jezu, największy gniot roku i w ogóle, a ta dziewczyna się w ogóle tym nie przejmuje, ma to gdzieś, ona mówi to na tym swoim Instastory, Instagramie, że ona ma gdzieś tę opinię, że jeżeli się komuś podoba, to super, jeżeli nie, to ich nie czyta. I ma takie najbardziej... Bo ja czytałam, ja co prawda tej książki nie znam, ja jej nie czytałam, ale czytałam właśnie recenzję, że ona jest porównywana do Greya. Tak, do 50 twarzy. Tak, oni to. Tak jest napisane na opłatce tej książki, że to jest 50 twarzy Greya jest ojcem chrzestnym, ale to nie jest porównanie krzywdzące, może jest, ale to jest chwyt marketingowy. Ale Holstein to jest nie czytałam, że to jest podobne. Ale milion książek było do Greya. Tak, ale wiesz, akurat to akurat jest bardzo rozdmuchane, bo no. Nawet na jakimś pudelku się pojawiała i w ogóle no wszędzie, po prostu jest ale takim ewenementem Kasiu, bardzo. Pani Kasiu, zna Pani przysłowie, że nieważne jak o mnie mówią, ale ważne, żeby mówią. Dokładnie i wiem, że ta autorka się dokładnie tym kieruje i ja też chyba dojrzewam do tego, żeby, bo wiadomo, że czasami się czymś przejmę, jak coś tam przeczytam i w ogóle, ale już coraz mniej, dużo się nauczyłam, żeby się nie przejmować, robić swoje po prostu. I to jest najlepsza taka rada dla wszystkich. Akurat jeszcze na jej przykładzie widać, że pojawiło się zjawisko hejt dla hejtu. A, hejt dla hejtu, dokładnie. To już na YouTubie się rozwinęło przy okazji jej książki. Ona już się pojawia praktycznie w co drugim filmiku, jako jest wycięta z tych Instastory, bo się pojawia, bo widziałam. I po prostu biorą ją za obieg żartu. Ale wiesz, dla mnie... To jest dla niej reklama. Dokładnie. A oni mają wyświetlenie na YouTubie, więc się wszystko kręci. A oni to nagrywają właśnie wszystko dlatego, się zgadza. Że mamy takie społeczeństwo, że ludzie w naszym społeczeństwie lubią czytać właśnie hejt. Oczywiście, jeżeli masz na blogu legalną recenzję jakiejś książki, to masz 1500 odsłon ten recenzji, a jeżeli masz opinię pozytywną, to masz 300 wejść. Więc ludzie po prostu wolą czytać, jak coś ktoś krytykuje. I to nawet nie chodzi o krytykę konstruktywną, tylko o hejt. Jeżeli się wyśmiewa i te osoby uważają, że ona ma prawo, bo ona ma prawo się wypowiedzieć na temat książki. No super, ma prawo i dla niej to jest śmieszne, ale dla mnie to jest prześmiewcze i mnie to obraża, więc ja mam prawo czuć się urażona. Ale no, nie zwracam już na to uwagi, bo z tym się nie wygra. Są takie blogerki po prostu, które faktycznie jadą, że tak powiem brzydko, na tym, że piszą negatywne recenzje albo felietony, one tak nazywają, typu dlaczego te recenzje to być nie może. Tak, dokładnie. Nie ma elementów recenzji. I najczęściej właśnie krytykowana i hejtowana jest literatura właśnie kobieca erotyczna. Bo nie przypominam sobie, żeby ktoś krytykował thrillery albo horrory, albo tak fantastykę. Oj, chyba... tu bym się nie zgodził. Pamiętasz jak nasz król polskiego kryminału wydał swoją książkę o tematyce religijnej z matką boską na tym, na okładce, jak go zjechali, jak po nim pojechali. To był zabieg marketingowy, bo każdy wiedział, że okładka, na której jest matka boska, tam jest trzymająca, tak? Dzieciok, no. I to już było na targach. Tak, na dokładnie. To miała być kontrowersja, to i był... To ktoś obmyślił sobie to marketingowo jako reklamę, że albo będą mówić, że o fajnie, kolejna książka Mroza, coś fajnego, ale on ma też bardzo dużo hejterów i nie zwraca na nich uwagi, ale tak czy siak dalej się sprzedaje. Nie, to już na targach był ten obrazek, tylko nie było twarzy i każdy się pytał, panie Remigiuszu, co pan teraz religijne będzie pisał? No zobaczymy, ale tak 2 tygodnie przed premierą. Premiera. Zobaczymy, dojdziemy jeszcze u niego do romansu. Tak. Kasia, tutaj proszę, żebyś pomachała. A świst to jest Mróz, przecież każdy o tym wie. Ale zobaczymy Mroza w tym wykonaniu pewnie jeszcze. Kasia, tu proszę, żebyś pomachała. Komu mam pomachać? To przeczytaj. Zaraz ci powiem. Michał Gabriel, ty się nie śmiej, tylko mi pomachaj. To był Michał! A skąd to wie o tym live? Nie wiem. Nie wrzuciłam tego. Jesteś oznaczony, ty oznaczona jest blog Weroniki. Okay. I chyba, o ile dobrze pamiętam, to chyba też wydawnictwo, więc... Ale wydawnictwo to jestem niepewny, więc... A to akurat się ładnie. Ale pod którymś z twoich komentarzy, gdzie żeś się chwaliła, chyba na ostatnim live czy coś,
mówiłaś, że w tym miesiącu był premiera, w październiku jest premiera, niedługo dojdziesz do wydawania książek z taką samą częstotliwością, albo nawet pokonasz samego Remigiusza w wydawaniu książek. Wiesz co, się wydaje, że to nie jest wyścig. I tutaj nie chodzi o to, że ja mam kogoś pokonywać. Jeżeli mam napisany tekst i mogę go wydać w miarę szybko, a wiem, że moje czytelniczki czekają i jeżeli wydawnictwo jest w stanie książkę wydrukować w następnym roku, a nie w 2020, dlaczego ja mam czekać? Wiesz, o co chodzi. To... Sam czekam na książkę. Wiem. A mówiłam ci, no. Tylko nie powiedziałaś kiedy. No jeszcze nie wiem, ale no, bo Grzesiu się zawsze, powiem, bo tutaj dużo osób może nie wie, zawsze się dopytuje o taką książkę, która w pierwotnym, taki pierwotny tytuł to jest Nieczyste więzy. No i ta książka też będzie wydana, ale jeszcze nie powiem gdzie i co i jak i ten i kiedy. Tak, tytuł to może będzie, znaczy nie wiem, zobaczymy. Ale będzie, no bo Grzesiek zawsze się dopytuje, więc już mu powiedziałam, mówię, już mnie nie męcz, tak. Wstawiła chyba 10 czy 12 rozdziałów, muszę zobaczyć, czy gdzieś koło 20, no i koniec. No bo jest, ale wam o to chodzi, bo ty teraz od 3 lat się dopytujesz. No od 3 to nie, ale od 2 to co najmniej. Jak dobrze słyszę, to jest tak. No wstawiła, przeczytałam, apetyt mi zrobiła, no i co? Dalej nic nie ma, no nie ma, no muszę czekać. Ale zobacz, tak ci zapadła ta historia Kasia, w pamięć, że... od 2, a ja się dopytuję o jedną od 5. Dobra, nie. Piątą część na szczycie. A ty o którą się dopytujesz? Słyszałam na tym samym live'ie, że będzie wydana. Dobrze, już nic nie mówię. Ja nie mogę, naprawdę nie mogę już zdradzać takich szczegółów, bo obiecałam sobie, że nie będę wam półtora roku wcześniej mówić, że wydam to, to, to i to, tylko jak już będzie książka w miarę gotowa, będzie okładka, to dopiero będę ogłaszać wielkie bum. I tak sobie postanowiłam, że tak będzie. Kasia, czy spotkałaś się z tym, że ktoś zarzucił ci, że okładka, która jest prześliczna, jest kopią okładki książki innego autora? Nie. Bo ja się spotkałam z taką opinią na Facebooku. Ale że mojej książki? Tak. Do tej książki. A tak! Była prezentowana inna okładka innej książki. Była. Było coś takiego. Ale ja w ogóle nie znałam tej książki, tej okładki. Ja i też tam nie. Faktycznie jest taki też jakiś ale facet. Jest różnica. Jest różnica, może bo ja przyglądałam jest. Się ale jednej i drugiej okładce. Tam jest bardzo duża różnica. Kolorystycznie nie pamiętam jest tytułu może tej podobna. Książki. Ja nie słyszę. Ale, być na Facebooku. Podobać. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to akurat była taka jedna z tych osób, które chyba tak lubią mi wiesz, szpilkę. Szpilkę. Bo nie, absolutnie. Ja, Boże, ja tyle tego zdjęcia szukałam i zastanawiałam się, jak dostałam, zobaczyłam to zdjęcie, mówię, Boże, kolejna goła klata. Ale nie, no dla mnie ta okładka jest idealna i absolutnie nie jest kopią innej okładki. Nie, nie, nie. Nie, to mam tylko chyba z zakazanym układem była tak historia, że właśnie ty pokazałaś swoją okładkę i jakiś czas później pokazała zagraniczna autorka. No Mia Sherida, tak, też było, tak. I to jest to samo zdjęcie, ale no w banku można kupić, każdy może kupić każdy to może zdjęcie. Kupić, więc niedługo może zobaczyć je na billboardzie, nie wiem, perfum Hugo Bossa czy kogokolwiek i też będzie, że skupowała. Ale super się zgrałaś z fajną autorką. No. I pamiętam, że ją nawet oznaczyła i odpowiedziała i mi przyznała, że moja okładka jest ładniejsza. Ogólnie super. Ja lubię książki Mii Sheridan, więc pamiętam, że to była dla mnie wtedy mega radocha. No. Może ktoś jeszcze? Marta, może zadasz jakieś pytanie? Może ktoś jeszcze, Marta? Może ktoś jeszcze, Marta? Ja chciałam publikować zaraz z nimi w o, proszę bardzo. Genialnie trafiłaś. No to akurat to jest jedna z tych piosenek, która idealnie... A byłaś na koncercie? Oczywiście, zawsze jest. A no tak. W ogóle jak pamiętam, robiłam tą playlistę, to miałam w głowie konkretne piosenki, które idealnie pasują, ale jak miałam skrócić, to tak mnie po prostu zestresowało, że dwóch takich naprawdę pasujących nie dałam. I jedna to jest chyba Rihanna i Eminem. Nie pamiętam. Love, tak? A tej drugiej nie pamiętam, ale to już i tak te, co są, to pasują. A chciałam właśnie zapytać, czy ta playlista to lepiej ją znać właśnie w sumie przed czytaniem, czy lepiej z tym czytać po, czy w trakcie lepiej ważne? No czy dobrze słuchać ją w trakcie czytania? Tak jest. O, no. Tak jest. Kasiu, mówisz, że pierwszy raz
No. Ale ja pamiętam, jak jeszcze na grupie, tej pierwszej grupie... Jezu, mam sklerozę, zaraz mnie skompromituje. Ja mam dobrą pamięć. No, no ja wiem, że ty masz dobrą pamięć. Ja to mi wypisała, co było w danej książce, bo ona nie pamięta. A tak. I właśnie do tej książki, jak pisałaś o śmierci Tomiego, jak dodałaś fragment, to tylko do nam na grupie pisałaś, tak. Żebyśmy słuchały sobie też. Tak, 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 faktycznie. Ale to tak jest, że ja bardzo często podczas pisania słucham, żeby się wprawić w nastrój. I właśnie ten moment bardzo dramatyczny śmierci jednego z bohaterów, słuchałam sobie właśnie piosenki. Boże. Tam to, czego byś nie słuchała, to byś była, więc generalnie. To możliwe. To jest prawda. Ale czekaj, ja oczywiście nie pamiętam teraz, jak to się nazywa. Nie wiem, czy Michał ogląda, wiesz, tam zobaczył, on by tak. Na pewno odpisał. Napisał, wiesz, że szpieguje cię. Jak to się nazywało? Zapytaj się go. Michał, jak się nazywa ta piosenka? Halo! Weź mi tu pomóż. A pamiętasz, czy ja? No właśnie próbuję sobie przypomnieć. Wiem, że tytuł to jest Into the Light, ale zespół? Strzelałabym, że może być. Nie. Nie wiem. Od czego jest Google? Właśnie, wujek Google. Już jest tytuł wpisany, to będziemy mieć wykonany. Zobaczymy, czy Michał będzie pierwszy. To zróbmy go. Nie, twoja menadżerka zaczęła oglądać. Sylwia? Nie. Może to paru? Nie. To będzie szukać. To było In This Moment. In This Moment! O! No, In This Moment, Into the Light. To jest taka piosenka, ojej, ona nie jest jakoś smutna. Melodia nie jest smutna, ale tam sam tekst po prostu. Masakra. Naprawdę fajna. Znaczy fajna piosenka, ale adekwatna bardzo do tego bardzo dramatycznego momentu z Morfeusza właśnie. To chyba większość. Ktoś tam powiedział, nie. Co na Flanders założyła? Ty nie jesteś czytelniczką. Ale czytelnikiem. Nie płakałeś? Bo ja jestem facet. Żeby to była dziewczyna. Ale mężczyźni też płaczą na książkach. Zdarzyło ci się na jakoś, że płakałaś? Jaka? Może na końcu godziny. Oj. Na karuzeli Agnieszce Lis. Ryczałem przez całą książkę. Na pozytywce też. Ryłem, płakałem. Więc na aniołku do wynajęcia tej Madzi Kordel też ryczałem jak nie wiem co. A na pamiętniku Nicolasa Sparksa to się w ogóle w fontannę zamieniłem. Błagam cię, no to się nie zamieniłem. To jest chyba norma. Nicolas Sparks fajnie płakał. A przy jakiejkolwiek książce Kasi? Przy książce Kasi jeszcze nie. Nie, to rzuciłeś nie wyzwanie. Nie, ale pamiętam, że przy którejś z książek to tak jak u Agaty Przybek ryłem ze śmiechu. Tylko nie pamiętam z której. Ale tak było, że ryłem ze śmiechu po prostu. Doprowadzi mężczyznę do płaczu. A to wiesz, jest. Mieszkam, Michał też czasami potrafi się popłakać. Muszę powiedzieć tylko jedno, że jak była ta książka i były zapisy na książkę, to mimo, że Grzesiek limit przekroczył, limit pochodził za mną i tam, no ale na monito kupię, no jedno wersję w tym miesiącu, no to w przyszłym nie będę kupował, ale to w tym miesiącu, no to mówi, no i poleciał tam do tej księgarni i mówi, nazwisko podałem. Mam, zobacz, cały... No chwalił się go, to nazwisko a przeczytałeś już? Jestem w trakcie, tylko nie mogę dotrzeć, bo muszę przeczytać te, co dostałem od wydawnictwa. A, okej. Okay. To możliwe, że będziesz płakał. Właśnie! To musisz mi napisać. A, i mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Przy każdej twojej książce, jak jest na grupie, to jest tak. O, ten to jest mój facet. Ten jest mój. A Dominika, jak coś tam jest, zawsze Dominika odpowiada.
Marszal jest mój i nie ruszać. No bo nie i Kasia, i Kasia w końcu napisała, tak, Marszal jest Dominiki i tylko jej. To cała książka jest dla Dominiki, więc jest logiczne, że Marszal też jest Dominiki. Tak, w końcu każda z czytelniczek wybrała sobie męża czytelniczego. Jak dobrze pamiętasz, to ja sobie też wybrałem inną z bohaterek, gdzie powiedziałaś, że jest moja. Która? Z tej, z nieczystych więzów. Aaaa! To jest czego innego. To poproszę teraz dla mnie jakiegoś faceta, ponieważ jestem sama. przy najbliższej książce to poproszę mnie jakiegoś przyjaciela. Dobrze, postaram się. Widzisz, masz zadatki i musisz zapisywać sobie pomysły. Co musisz zacząć w następnych książkach. No, dokładnie. Doprowadzić Rzeźka do płaczu. Tutaj trzeba przyjaciela. Musisz zapisywać. Nie wiem, że masz na tej nie będzie. No, jeszcze wiesz, może się uda. A, audiobooka. A to już nie do mnie pytanie. Dobrze. Ty jesteś ja autorka. Będę nagrywać. Nagrywaj. Nie no, to jest moja skina. Może ty chcesz nagrać? Michał nie, bo ja pan... O właśnie, Michał. Tam słucha i coś robi, a tak to tylko siedzi i czyta, a tak to słucha i coś robi tam jeszcze w tym domu. To dla pani bardziej korzystne. To dlatego audiobooka, no bo... I jeszcze coś zrobię, no. A tak to siedzi i czyta. Słuchaj, zawsze się go możemy zapytać, czy nie chciałby podłożyć głosu do Marszala. Zapytam się. Nie, to trzeba mieć... Mamy. Trzeba mieć dobrą dykcję, żeby czytać. Nie, kogoś, kto elegancko czyta. Kogo byś widziała, żeby przeczytał książkę? Nie mam pojęcia, bo nie słucham audiobooków i nie wiem za bardzo, jak u nas to tam te audiobooki czytali. Remigiusz jest do tyłu najlepszy. Wszystkie książki Remigiusza czyta Krzysztof Gosztyła. Nie wszystkie, bo hasztaga czyta Bobrowski. A, hasztaga to czyta dwie osoby tak, czytają. Tak, i Wiedocha. Bobrowski to taki łysy? Tak, on... On nie podkładał głosu do gry Wiedźmin? Nie wiem. A, jest jakiś lektor, który u Remigiusza się nie nadaje, doszczętnie się nie nadaje, żeby czytać. A u innych autorów się jakoś sprawdza, tylko że po prostu u niego się po prostu nie nadaje. No to jest ten, nie wiem. Jak zapomni o mnie KMH, tylko rozmowa o nim. Tak, skończ już tym razem i wyłącz tego live'a. Ty, to ja mam pomysł. Książki KN Hanner czyta Remigiusz Mróz. Chyba i tak musieli było czasem. No właśnie, Alek na Woźnicy. Alek? Tak? Nie znam się kompletnie na audiobookach, więc nie wiem, naprawdę. Dobrze, może już pożegnam widzów z Facebooka. Ale ekranizację byś pewnie chętnie zobaczyła. Ekranizację? Nie wiem. Jeżeli by zagrał ten Marszał mój pierwowzór, to tak. A innego sobie nie wyobrażam. Emilii mamy, to którego Sarę trzeba było znaleźć. No jakąś rudą blond włosą. Ładną, piękną. To Sary to Dominikę. Nie, Emilię. No. Chyba nie uważasz. Albo widziałeś Sarę. Chyba nie uważasz ta książka. Książki mu się mylą. Co? Może jeszcze nie było. Myślę, że mi się już zlewają. No najwidoczniej. Się mylą. On tylko na jedną czeka. No tak. Ale dobrze, na jedną czeka, ale wszystkie kupuję. To jest super. Dlatego, żeby cię zmotywować, żebyś napisała i dokończyła tę historię. Że potem będzie miał na ciebie haka wszystkie przeczytała. A mojej nie wydałaś. Ale to też jest sposób. No wszyscy Żydaje czekają na szczycie. Piątą część. Tak może się doczekają w końcu. Tak, ja się w końcu zawiesiłem, powiedziałem, przeczytałem do trzeciej, powiedziałem czwartej nie czytam, dopóki piąta nie wyjdzie. Co poczekasz? Ja też wolę mieć całą serię pod ręką, bo to jest później ciężko czekać na kolejne tomy. Ale przy na szczycie to ty kończysz tą książkę w takim momencie, że ja muszę mieć drugi, na kolejny tom. Ale no to chyba o to chodzi, prawda? Zawsze. Morfeusz też się kończy zawsze w takim momencie. Tak. Czwarty, domagam się czwartego tomu Morfeusza. To znowu mamy ten temat. Tak. No to już było. Książki się powinny kończyć pozytywnie, żeby człowiek nie siedział i nie czekał. No i co dalej? Ale czasami musi się skończyć źle, bo nie zawsze w życiu jest tak super kolorowo, że się wszystko dobrze kończy.
końcu jesteś królową dama. Tak. Kasia się obowiązuje, że chcesz ją zamordować pod koniec. Nie wszystkie. Jak ale już się seria kończy, to nie. Nie, no jak się seria skończy. Nie jest źle. Połowa nie żyje, więc... Ten umarł, tam ten umarł. Tak ma być. No w życiu też nie jest tak łatwo i super kolorowo, więc... Żeby w tych książkach było trochę realizmu, oprócz tego tych romansów nie wiadomo jakich z przystojniakami, to musi być taki trochę życiowych dramatów, dokładnie. Musi być zachowany. A uwierzcie mi, że jak ja czasami słucham, jakie ludzie mają historie życiowe, to to co ja piszę, to jest nic. Jakie mają zawirowania i różne rzeczy, to się w głowie nie mieści. Więc to jak najbardziej. Czy ja mogę mieć ostatnie pytanie? Takie totalnie, bo już odbiegamy od różnych rzeczy. Tak, a ja chciałabym wrócić do książki jednak mimo wszystko. Bardzo, bardzo mnie zaszokowałaś informacją, że na samym początku wymyśliłaś zakończenie tej książki, no. Bo jakby z doświadczenia wiedząc, że każda twoja książka wywołuje u mnie zawsze przy każdej, nie wiem czy to jest część, czy cała seria, no. Jest trafiam na taki moment, w którym po prostu zamykam książkę i mówię, że dalej nie czytam. Tak jest za każdym razem. I potem śmieję się, płaczę, zachowuję się jak wariatka i wszyscy mnie w domu po prostu mówią, o, znowu muszę czytać książkę Kasi. To jest standard. I szczerze spodziewałam się, wiedząc jak piszesz i wiedząc ile wprowadzasz roller coasterów do swoich książek, że spodziewałam się totalnie innego zakończenia. I byłam święcie przekonana, że do ostatniego momentu będziesz się biła z myślami, jak tą książkę skończyć. Dlatego tym bardziej jestem zdziwiona, że informujesz nas, że z góry wiedziałaś, jak ta książka się skończy. Nie, akurat w tym przypadku tak było. I zastanawiałam się, kurczę, czy na pewno miałam... Miałaś takiego momentu, że tak, kurde, może jednak inaczej ta książka powinna się skończyć. Nie, akurat żeby skończyć inaczej, to nie, ale wahałam się, czy na pewno zrobić tak, a nie inaczej. Ale to była moja pierwsza myśl i tego się trzymałam. I tutaj, tak jak mówię, to było może ze 2-3 razy, kiedy pisałam i już wyłam przy kolejnej scenie, bo faktycznie płakałam przy pisaniu tej powieści. Ale nie, założyłam sobie, że tak, gdyby ta historia skończyłaby się inaczej, tak jak mówię, nie miałaby takiego przesłania, jakie niesie ze sobą. Okej, czyli rozumiem, że zakończenie jakby wymyśliłaś sobie tylko ty, bez żadnych konsultacji z innymi ludźmi. Tak, czy, tak. Czytaj do mnie. Tak. Na przykład, ale nie, mam to kilka takich beta czytelniczek, ale sugerowały mi Kasia, czy na pewno i w ogóle i ten, ale tak, wiedziałam, że to musi się tak skończyć, bo jeżeli skończyłoby się inaczej, to ja bym mogła napisać drugą część. Może też o to chodzi. Ja chciałam, żeby to była zamknięta całość. Okej, czyli już wie... A, proszę. No, okay. No to już nie będzie. Nie, nie, to już jest zamknięta całość. No to jeszcze ten, nie myślałaś, żeby tą, na tej okładce tą jedną część, czyli obie części pomalować farbą fluorescencyjną, żeby ona tak nie, na przykład... Nie czytaj, bo to nie jest do mnie pytanie, tylko do wydawcy. No przecież nie ja tutaj robię czy te czy ja będę jechał do wydawcy? No, ja kocham pana grafika z wydawnictwa kobiecego, jest moim mistrzem, tak, wszyscy go kochają. Dla mnie okładka jest mistrzem, ale coś chyba byłam jedyną osobą, która miała jedno zastrzeżenie tej układki, żeby koleś nie ma tatuaży. No nie ma, nie ma. Ale już nie wiem, bo nakładanie tatuaży na modela, którego nie ma, wychodzi słabo. Musi naprawdę ciężko jest zrobić, żeby to wyglądało dobrze. Przyjmijmy, że ma na tej ręce, która już... Ma tatuaż? Nie widać, na tym zaciemnionym tu? Ma po prawej stronie gdzieś. Tu jest prawa. To on mu się tu rozleciał ten tatuaż. Powiem ci, że ja natomiast patrzyłam się na tą okładkę nie wiem ile razy i dopiero za którymś razem zauważyłam, że ma głowę do góry. Ej, on nie ma głowy do przodu, ja myślałam, że on ma tutaj czapkę. On tak ma do przodu, a on patrzy do góry. Ja w ogóle nie zauważyłam. Jestem ciekawa, jak wygląda jego cała twarz, bo tak to jest taki całkiem przystojny. Ale powiem ci Kasia, że to jest że ta okładka to jest najpiękniejsza z tych wszystkich, które do tej pory wyszły. To ta mi się najbardziej podoba. Też się tak wszystko za tą generalnie kolorystyka i grafika. Najbardziej klasyczna. No to szapoba po prostu grafika. Następne spotkanie z panem grafikiem z z tego co kojarzę, to był na targach w Warszawie.
No, niestety, a ja nie spotkałem się z minęła. Wcześniej. Ja tak samo. Był przez chwilę i był szał przez chwilę. Ale on był incognito. On nie jest incognito, bo wszyscy wiedzą, jak on wygląda. No jadę się na story. Pokazują go co jakiś czas dziewczyny. Jak pracuje się ze swoim dzieckiem przechadza i pokazuje, jak ładnie mu wyszło. Bardzo sympatyczny pan. No. Jeszcze ktoś ma może jakieś pytanie? Twojej twarzy nie widać. To jest nic! Tak. Zapraszam. A długo tych masz? Nie mam.